Tyn, 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 tyn. Tyn. Dobra, zaczynamy dzisiaj w wiadomościach, co dalej tutaj z Bitcoinem, jak to tu wygląda i oczywiście e, sentymentalna analiza, jaką dzisiaj właśnie nam pokazywaliśmy, no wygląda na to, że chyba będzie rozczarowanie tutaj z BlackRockiem i pojawiły się informacje na temat, że być może będzie on postponed. Więc ciekawe rzeczy się dzieją. Ten spadek też jest ciekawy, i gdzie on nas zaprowadzi. A także Polska, Chiny, rozwój krypto, Chainlink i, i, i dzisiaj troszeczkę powiem o Ukrainie, a właściwie jego obywatelach i to, co nadchodzi coraz bardziej. Jestem jak drewno poprzeczne. Pierwszym mówiłem, żeby nie pomagać, nie wpadać w emocje tej narracji uknutej przez <laughs> stars in stars in stars. Yeah. A teraz, jak już wszyscy będą robić pewną rzecz, którą powiem, ja znowu odwrotnie, że tak nie należy robić. Ruszamy! Znacie mnie dobrze, ja nazywam się Maciek, to jest 321 krypto, chore, żółto, papierowe, jednokołkowe, rowerki wspierane i pchane przez starą babę z Chin i kunę. Czyli taka, gotka, taka gadka na samym początku tego kanału od razu wysprzęgla większość osób, które mówiłyby po cholerę mam oglądać ten kanał. Kurwa, pochro, dlatego tutaj jest brak skamieniałych. Ten filtr skamieniałości działa bardzo dobrze, jednak jak już osoba przejdzie, przez coś takiego, no to wychodzi, że chyba coś tutaj zaczyna się kręcić. Więc zaczynamy. Pamiętajcie, linki są pod spodem do darmowej grupy na Telegramie. Jak tam jest za drogo, żeby śledzić ważniejsze wydarzenia, no to przykro mi, ale chyba taniej to już chyba nie będzie. I też są linki do giełd, a także jest strefa darmowa. Są darmowe tulsy. Warto sobie popatrzeć na to, ponieważ to nic nie kosztuje, a często te tulsy dają darmowe rzeczy, za które trzeba płacić gdzie indziej. Dobra, także, dobra, ten przystęp trochę długi, ale dzisiaj nie będzie zbyt dużo analiz, więc głównie newsy, newsy, newsy. Więc zaczynajmy, zaczynajmy. Dobra, słuchajcie. Na początek tylko pokażę teraz to tak szybko makro, więc na razie wyglądało tak taki kiss for goodbye. Ok, kiss for goodbye. Tutaj lepiej widać to, że zjedliśmy tu w tym miejscu te stop lossy. Tutaj, znaczy 100%, likwidacje były i myślałem, że pójdziemy zgarnąć, tutaj sporo milionów jest na 28,5 ale to nie to. I tak jak miałem tutaj na samym początku, zobaczcie, um, ułożone, że tutaj może być do góry impuls, ale jak tylko tutaj zaczęliśmy spadać, to mówiłem, że tutaj być może jest właśnie fala czwarta i idziemy do góry, jednak jak ta świeca zeszła poniżej tej świecy tutaj, no to raczej ten scenariusz, o tutaj, ten jest unieważniony. I teraz wracamy do starego scenariusza, czyli tutaj mamy naszą trójeczkę, tutaj była czwóreczka, i teraz um, mniej więcej tu jest golden pocket, tu jest kolejny golden pocket, więc myślę, że w tym miejscu możemy mieć um, wejście naszej tutaj kolejnej takiej fali i raczej robimy tutaj taki trójkąt, dobrze? I w tym miejscu myślę, że możemy spaść i zakończyć naszą podróż. Jest to od 25, ale bardziej myślę na 24, 23,5. I zaraz powiem wam dlaczego. A to dlatego, że tutaj jest masa likwidacji w okolicy 25 i 25,5. Tak, masa likwidacji. Tu są mega, mega, mega likwidacje. Sobie popatrzymy tutaj, na chwilę to wyłączę tylko. Włączymy sobie, włączymy sobie tylko na chwileczkę tutaj rzeczy. I o, zobaczcie, tu w tym miejscu jest, zobaczcie, dosyć dużo tutaj jest do wzięcia likwidacji. tak, Dosyć dużo do wzięcia likwidacji. Tylko, że tutaj trzeba poczekać. Tutaj trzeba na dniówce wziąć. Eee, o, mniej więcej, tak, zaraz zobaczymy. Momencik. O, mniej więcej, tutaj, zobaczcie, jest sporo e, likwidacji tutaj do, wzię do wzięcia. To za, za, za nisko poczekajcie, bo tutaj nie, właśnie nie wiem czemu, ale. Wydaje mi się, że tutaj akurat ja muszę zmienić tą, ja mam tutaj rozpisane na, na Bybicie, a tutaj musiałbym zmienić to na Binance, czekajcie, indeks, nie, Binance właśnie i tutaj mamy Binance, dobra, to sobie zmieńmy, teraz tutaj włączymy, momencik, tutaj sobie też to wyłączymy. I liquidity, nie, też nie ma tutaj, nie, dzisiaj tak, akurat tutaj powinno być, gdzieś powinno być więcej, troszeczkę. No, nie widzę tego za bardzo, jest sporo, to no, także tutaj w tym miejscu mamy troszeczkę tych likwidacji, zobaczcie, ale prawdziwy ogar jest w tym miejscu, tak? Jak sobie tutaj popatrzymy, zobaczcie, w tym miejscu mamy 25, tak, ale zobaczcie co dzieje się tutaj, jak ustawimy na jednomiesięczny wykres likwidacji, patrzcie. Mamy mamy tutaj pełną petardę na, na 23,5 tysiąca. Tu jest mnóstwo, prawdopodobnie, nie wiem, mega liczba i po tą liczbę tutaj może się właśnie schylić market maker. Dlatego myślę, że pomoże nam tutaj sprawa z BlackRockiem, który raczej nie dostanie swojego, nie dostanie swojego um, approval. A jeżeli ten approval będzie, to momentalnie zobaczymy, tutaj pompę i teraz tak jest dużo różnego typu wiadomo zagrań scenariuszy a można sobie popatrzeć tutaj na makro tą skalę tak i powiedzieć że no dobra to teraz zróbmy takie coś tutaj w tym miejscu coś takiego i jeszcze ten kanał może iść tam tutaj do góry pewnie że może tylko do tego potrzeba już jakieś tutaj rzeczy na razie widzimy że nie ma tutaj za bardzo tej mocy. I bardziej szlibyśmy teraz konsolidację bardzo ładnie tutaj bokiem, do jutra wieczorem. Jutro SEC powiadomiłby, że mamy raczej tutaj spadek. Ten entuzjazm spowodowałby tutaj nam e, powiedzmy tą piątkę. I teraz tak. Jeżeli tutaj będzie, będzie spadało, to większość coinów też poleci. I napiszcie sobie gdzieś na kartce, jakie koiny byście kupowali, jakby na przykład spadły. Tak, 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 tak bym to powiedział. Ja osobiście polowałbym na atom. Atom raczej traci ten nasz poziom 7. Myślałem, że będzie większy, jest trochę podbiteczka, ale na razie tego nie widzę. Atom w tej chwili musiałby wrócić powyżej swing tutaj tego momentu. O, tego momentu. Ale jeżeli nie wróci, będzie załamań na bitcoinie, to atom nawet szukał w okolicach 5,5. Dobra, dobra, dobra. W okolicach 5,5 tutaj na przykład, tak? A to by było świetnie. I takie sam, taki mam plany, takie mam różne plany, różne monety, które mnie tak akurat tutaj interesują. Uuu, dobra, e, dobra, dobra, SUI na razie tak jak tutaj powiedzmy w planie jest na naszym, e, na naszym tutaj radarze. Akurat nie wiem gdzie wywiało mi te, e, tutaj te obrazki chyba tutaj są, tak. E, tutaj utrzymaliśmy się i jesteśmy cały czas wyżej, więc ładne wytrzepanie i teraz czekam też jakby wchodziło tutaj na 59 centów i czemu nie. Także tutaj akurat ja mam SUI na spod, więc tutaj do tego momentu 45 jest wszystko u mnie w porządku. Dobra, i to bym tyle, co w sumie chciał pokazać na ten, na ten moment tutaj z, z Bitcoinem, i właściwie to tak samo z innymi wtedy altami. I przejdźmy do wiadomości. Przejdźmy do wiadomości. Słuchajcie, sporo się teraz tutaj dzieje. Na początku, tutaj, taki trend się zaczął. Zauważyłem wiele różnych wiadomości, i wydaje mi się, że tutaj przystępowanie jest do takiego trybu powiedzmy kosztorysowego. Powiedzmy tak. Kiedyś tam widziałem na różnych kanałach, jakichś tam twitterowych, ktoś opisał taką rzecz, że jeżeli widzi na przykład bardzo dużo wozów policyjnych tak, na jakiejś tam demonstracji, i powiedzmy służby czują się dosyć pewnie i w ogóle, tak, to ktoś tam wpadł na pomysł, żeby zobaczyć na przykład, co można by było spowodować, tak, żeby powiedzmy zwiększyć koszt operacyjny, tak, bo wszystko chodzi o koszty. I um, to pokazuje, że wiecie, w każdym są koszta związane i im więcej kosztów, tym wtedy mniej, powiedzmy, reakcji, tak, no bo będzie mniej wypuszczanych tych różnych rzeczy. To, to tłumaczyłem też to tak, jak ktoś tam ostatnio dał gdzieś tam na Twitterze, tak, że zaczął wysyłać jakieś tam pisma do jakiegoś urzędu i inni też zaczęli i spowolnili pracę tego urzędu, czyli koszt operacyjny wzrósł, no i tym samym urząd jakby nie mógł ścikać ludzi, tak. I wydaje mi się, że coraz więcej powstanie takich inicjatyw, w których Będą po prostu no, niszczone te sprzęty, żeby jakby utrudniać te różne rzeczy. I tak jak zobaczcie w Anglii, tutaj, to już jest któryś tam po zrzędu, widzę, że 90% kamer w obrębie tam tych low emission, tam, tam co jest w Londynie, zostało no, w cudzysłowie, zdemontowanych, tak, skradzionych i w ogóle tam inne rzeczy. Tak? Także no, jest ten, jest. Robi się tutaj coś takiego, i zobaczcie, to jest to, ktoś, ktoś dał tutaj takie coś, że kamera, Survival Camera, czyli kamera służąca do tam CCTV, do, do namierzania, kosztuje, no nie wiem czy akurat 2000, ale powiedzmy 2000, jej założenie pewnie montaż, a koszt jakiejś tam, powiedzmy, silly string, jakiś tutaj, nie wiem, co są jakieś nitki, makaron taki w tym, w sprayu czy coś takiego, kosztuje tylko dwa funty, tak. I no i tym samym zobaczcie, że ktoś musi wtedy przyjść. I na przykład powiedzmy, jak tych kamer tam było, ja nie wiem, powiedzmy 500, tak? 500, yy, to yy, koszt takiego czegoś od kamery prawdopodobnie byłby jakiś, ja wiem, yy, powiedzmy 300 funtów od wyczyszczenia takiej kamery, ok? I nagle z zera robi się tutaj bardzo potężna yy, cyfra, tak? Bardzo potężna. Nawet powiedzmy, że byłoby to 100 funtów, ok? No to mamy tutaj 50 tysięcy funtów za naprawę kamery I powiedzmy, że takie rzeczy... Mogą dziać się na przykład 5 razy w tygodniu, albo powiedzmy 3 razy w tygodniu, albo powiedzmy 20 razy na miesiąc. Nagle pada znak zapytania u władz, co dalej, ponieważ nie będą one dostawały fundowania w takiej odległości. I to mi się wydaje, jak zauważycie w waszych obszarach, gdzieś tam podobne takie ruchy, to wydaje mi się, że właśnie wchodzą do gry po prostu naturalne, obywatelskie takie zachowania, mówiące, że hola, hola, hola trochę sobie za bardzo pozwalacie z tym wszystkim. I to może być właśnie ta, ta tutaj, ten tutaj problem. Tak, ten problem. Jeszcze inne wiadomości, zobaczcie. Tutaj, widzę, nie wiem czy to ważne, ale w Niemczech spadają zamówienia z Włoch na materiały budowlane, i chłopaki mówili, że jest duża recesja na rynku budowlanym. To znaczy, taki artykuł podesłali, a w nim w zeszłym roku rynek budowlany zaliczył spadek na chyba o mi się wydaje o 10,8%, a w tym roku o 43%, pewnie z rokiem poprzednim, coś takiego. Także widzimy to spowolnienie, o którym tam już mówiliśmy par razy, ale zobaczcie, co dzieje się w tym. W Japonii to było przedwczoraj, że Toyota zatrzymała swoje operacje w fabrykach due to system malfunction. Czyli mieliśmy radary, które IT coś tam siadło nagle, niedawno, i mówiłem, że uwaga, te wiadomości... Jeżeli zbliży. Ja Wam powiem to jeszcze raz, ok? Jeżeli mamy już Fed, który idzie bokiem, to przykro mi, ale nie interesowałem się tym za bardzo yy, 15 lat temu, ani powiedzmy yy, w roku 2000, ani powiedzmy tam w 90, którymś. po prostu nie patrzyłem na to. Teraz patrzę na to i łączę od razu te kropki, czyli w tym momencie, jak Fed ma iść bokiem, Fed Funding Rate, to co już pokazuję na tym niebieskim tle, wiecie te, te wykresy takie. I widzimy, że zbiegni gruby biegni, czyli już tak podnieśli te stopy procentowe, że nie mogą dalej tego podnosić, bo już już gospodarka nie wytrzymuje, więc wykańczają ludzi. I w tym momencie tworzą się punkty zapalne, żeby mieć usprawiedliwienie do spuszczenia tych stóp i do dodrukowania. To jeszcze powiem dlaczego, bo jeszcze tu wchodzi inflacja. I spójrzcie na to, że nagle takim dziwnym trafem zaczęły ukazywać się te wiadomości, na które tutaj czekaliśmy. Dziwne wiadomości, jak Fed idzie bokiem i przygotowuje się tutaj do ratowania, czyli upadek rynku musi nastąpić, żeby mieli jakieś usprawiedliwienie, żeby mogli to dodrukować. I zobaczcie, jak to wygląda? Mamy tutaj różne pożary. Mamy tutaj coś z tą wojną niehalo tutaj u nas z boku. Mamy tutaj kolejny konflikt, tam w Afryce nam się tam robi, tak? Mamy konflikt, znaczy mamy tutaj wiadomości, że coś tam spłonęło. Mamy tutaj, że powiedzmy jakieś radary przestały działać, coś tam. Teraz Toyota zatrzymuje ten. Potem jutro będzie coś innego. Jakieś zbyt dużo informacji jest nagle, akurat w tym momencie. Nagle akurat w tym momencie. Oczywiście ludzie skamieniali, powiedzą, a no, nikt nie połączy tych kropek, ale my to łączymy. I teraz przejdźmy tutaj do <coughs> takiej wiadomości, która nie jest zbyt dobra. Pewnie niektórzy z Was, być może nawet większość będzie się cieszyła, ale tak jak mówiłem, nie ma tutaj powodów do radości, więc zaczynamy. Widać, że um, Ukraina zaczyna zbierać wszystkich swoich obywateli, by wysłać ich na rzeź, dobra, i tym samym zaczęli analizować. L urzędników, którzy brali łapówki i pozwalali wypuszczać ludzi za granicę, że na przykład są niezdolni do służby. I teraz właśnie oni analizują tych ludzi, którzy byli posądzeni o łapówki i tym samym będą namierzali, komu dali oni na przykład te permity, te zwolnienia z no, kategorii D, powiedzmy, coś takiego, tak? I, I będą prawdopodobnie tych ludzi szukać pewnie po terenie Unii Europejskiej, ok? I teraz tak... Um, Dużo, dużo ludzi, wiadomo, dostawało różnego typu benefity, wkurzało to, i wkurza dużą część ludzi pracujących, prawda? I to wiele razy mówiłem, że słoikiem będą część i my się pozabijamy, a nadal ta ręka, ta ręka będzie poruszała innym słoikiem. I nie należy nie należy mieć tutaj za wroga ludzi. Którzy przyszli i czerpią sobie z tych benefitów, owszem, to wkurwia, to w, 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 wkurwia oporowo, dobra? Takie coś. Ale kto dał te pieniądze? I zadałem wtedy takie pytanie: to było parę razy dam te pytanie, czy jakby na przykład ktoś z Was szedł i znalazłby, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy złotych leżałoby w jakimś portfelu gdzieś tam, okej? Okay? To nie podnieślibyście tego. Albo na przykład nagle wyjeżdżacie za granicę, powiedzmy, nawet jeżycie na wakacje. Gdzieś jedziecie na Majorkę, na Maltę, na, do Dubaju i okazuje się, że nagle dla Was, że jesteście Polakami, w Dubaju jest specjalna promocja, że macie normalny pokój w cenie zero i do tego pełen wypas z nie wiem, jedzenia, full, coś tam, opcje jakieś tam, nie wiem, wycieczki, wszystko za darmo. Po dlatego jesteście Polakami. Pytanie, czy nie skorzystalibyście z tego? Jako pamiętajcie, za te wycieczki powiedzmy, nie wiem, na Malcie, czy gdzieś tam, czy tam gdziekolwiek, wiecie, ktoś musi zapłacić. Tak jak my zapłacimy za to. Więc wkurzaliby się inni, ale wy byście brali. Pytanie tylko, kto jest tutaj tym jakby root cause, tym problemem źródłowym, okay? Czy ludzie, którzy biorą, czy jednak ci, którzy dają? Co jest przyczyną, okej, okay? cause and effect? Co jest przyczyną, a co jest efektem, okay? Przyczyną jest dotowanie, okej, okay? dotacja, a efektem są ludzie, którzy korzystają z tej dotacji. Czy efekt to jest nasz problem? Nie. Przyczynę się reloguje i nie ma wtedy tego problemu. No i teraz zobaczcie, że zaczynane jest odwracanie kota ogonem i ci ludzie, no nie wiem, według tego tak zwanych teorii spiskowych, co ludzie w ogóle nie chcą w to uwierzyć, tak? Nagle wychodzi na to, że chcą poświęcić wszystkich, byleby tylko, yy, nie wiem, dać rozwiązania yy, potem... Yy, różnorakie, czyli mówi się o teraz spiskowych, przejęcia tych terenów przez, nie będę tutaj mówił, różne gwiazdki, tak, um, państwo z gwiazdkami um, i tutaj w ogóle tam, w tam rozbiory i w ogóle, tak, i nagle trzeba się pozbyć tych, powiedzmy, um, obywateli i oni widzę, że mają ich tak jak za takich, jakby lokatorów, tak? Tak to tutaj widzę wygląda. Chodzi o co najmniej tysiące ludzi, tysiące ludzi, no i zobaczcie dalej na WP, zobaczcie na WP, na WP, spójrzcie na WP, flaga Ukrainy flaga Ukrainy, a jaki artykuł? Polak o tragicznej sytuacji w Ukrainie nie mają kim walczyć nie mają kim walczyć nie mają kim walczyć, i tu ją opisuje ten, ten Polak że był tam parę razy tak na Ukrainie i mówi, że nie ma nie ma raczej już nadziei, że oni wygrają tą wojnę czyli wychodzi na to że w tej chwili, mając coś takiego, że ci ludzie, Ukraińcy, muszą iść broń swojego, bronić yy, swojego kraju, tak jak wiele na różnych postach facebookowych, twitterowych, komentarzach było Ej, no to co tutaj, niech bronią, darmo coś takiego, tak? Yy, i, ten. I teraz zobaczcie, jak to się działo. Będzie podpierdzielanie ich, będzie różnego typu, no, nagonka jak w czasie wojny, jak w obozach, jak, yy, jak w getcie, jak w getcie. W ogóle, jak ktoś ma taki zoom out, jak niech sobie prześledzi główne punkty, takie główne kroki procesowe podczas II wojny światowej i teraz naniesie ich odpowiedniki na ten czas i zobaczycie gdzie jesteśmy. Może ja coś takiego zrobię, ale nie chcę się pchać w te rzeczy, bo wiecie, to jest taki temat, tu jest kanał krypto i to jest taki temat dosyć powiedzmy śliski tam no nie wiem, mam swoje takie po prostu zdanie na ten temat, ale tu chcę powiedzieć, że to może odegrać ważną rolę w tak zwanym podzieleniu społeczeństwa, w społeczeństwa i no ja opisuję, że nie ma nadziei, więc jak nie ma nadziei, to zbliży nam się działania pokojowe, a żeby działania pokojowe zanim będą, to nie wiem czemu, ale chcą jakby wyłapać tych ludzi, czyli stworzyć jeszcze tą walkę pomiędzy dwoma nacjami, żeby żeby no pozbyć się ich po prostu, żeby się ich pozbyć nie wiem, dziwne dla mnie to jest troszeczkę dziwne, 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 dziwne i zrzuteczka Pomóż naprawić błąd lekarski sprzed 8 lat, nie marzenie o potomstwie, diagnozę, leczenie in vitro, także 25 tysięcy jest potrzebne tutaj i e, mówię, zrzuteczka oczywiście będzie pod opisem. E, swoją drogą, dużo jest właśnie wpłat na takie rzeczy i widać taki ruch powiedzmy, e, że nadal tak, jakby to powiedzieć, po jakby to powiedzieć, po angielsku mówi się that we care, tak, no, to nas obchodzi. Także niech nas obchodzi to i kontynuujemy to. Link będzie pod opisem. Dzisiaj piękny kolor, czerwony, zobaczcie, pięknie, pięknie. Właśnie ten Unify, ładnie szło, ładnie szło, cały czas ładnie szło. No i wracamy, słuchajcie. Duże newsy, duże newsy. Bitcoin ETF, ok, Bitcoin ETF, mówi, tutaj report z jakiegoś tam giant German bank, mówi, że SEC może, może Niestety postponed, czyli uh, likely alternative arguments to justify continue to reject Bitcoin, e, ETF. Także mówią oni, że raczej SEC znajdzie jakieś tam uchylenie prawne i będzie e, inne argumenty i po prostu odrzuci to. Czyli to, co się spodziewamy. Entuzjazm opada. Jak wczoraj ktoś oglądał odcinek, to widział, jak pokazywałem na social media e, entuzjazm i opada, no, i tym samym raczej, być może z tego e, nic tutaj. Nie będzie i to będzie zawód, i wtedy możemy tutaj spadać, a później nagle zobaczymy coś tam. Pamiętajcie, zbliża się wrzesień. Wrzesień, początek września, a zaczną być różnego typu student loans, i to może na, nie wiem, naprowadzić różne rzeczy. Dodatkowo w Anglii mamy problem z tymi bondami, i dochodzą nam, zaraz tutaj powiem, też o Chinach parę rzeczy. Zobaczcie, wchodzimy w dosyć ważny moment tutaj. Sąd z, z wydał orzeczenie, że nie można pozwać Uniswapa za to, że na przykład komuś kasa znika. Za to, że po prostu ktoś zrobił DAP'sa, czyli apkę, która używa blockchaina danego, i powiedzmy, że ktoś nie wiem, stracił kasę i do niego tam trzeba się czepiać, że to on dał tą platformę, tak. Znaczy, dał możliwość taką, że można tam wymieniać po jak na Uniswapie. I tym samym powiedzmy tak, jak ktoś by dał na Facebooku jakiś post. Facebook byłby winien, tak? Tego, że ktoś tam coś dał. Także e, albo na forum coś napisze, żeby forum pozwał. Już Widziałem takie rzeczy, że forum było pozywane, że ktoś tam jakieś wiadomości dał e, i tam różnie się to kończyło. Także e, tutaj chciałbym powiedzieć także, zobaczcie, e, że nie będzie można właśnie e, jakby winić e, deweloperów Uniswapa, że oni są jakoś winni, że ludzie stracili powiedzmy pieniądze używając ich platformy. Ale, ale, ale. Dochodzimy do tego momentu, że... E, Tutaj właśnie nie mówi się jeszcze w ogóle o tym, ale jak to będzie w czasie z Coinbase, tak? Chodzi o to, że oni tutaj rozpatrują nagle Coinbase, że Coinbase oferuje tokeny. No i czy Coinbase nie powinno też tam mieć Securities w ogóle, tylko że pamiętajmy jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest. Congress Securities zaraz Uniswap. Hmm. Zaraz. Due to protocol's nature, the identity of the scam tokens issuers are basically unknown and I zobaczcie tutaj, właśnie, właśnie to jest ten, ten moment. Właśnie. Z, y, patrząc na naturę zdecentralizowanej y, sieci, y, kreatorzy, twórcy scam tokena są praktycznie nieznani i jakby nierozpoznawalni. Ale patrzcie, tak jak mówię, Base jest zcentralizowany, Jest tam tylko jeden walidator. Więc to, co się dzieje na Ethereum, że mamy dużo walidatorów, to co mówię już od 3 dni, uważajcie, bo prawdopodobnie raid na BASE zacznie się jak BASE zacznie robić KYC. I to może być tak prawdziwy game changer, ponieważ dużo projektów, które zaczynam wychodzić, będzie takim inwestycyjnym powiedzmy orzeszkiem dobrym, bo będą jakby, y y limit tego, że y nie wiem, ryzyko tego, że są to skamy drastycznie spadnie. Wiecie, tam będą pewnie różnego typu jakieś zabezpieczenia, będą jeszcze jakieś tam wpłaty, coś tam. Nie każdy będzie mógł sobie tak po prostu postawić. Ten projekt mi się wydaje na Coinbase, ie. coś takiego widzę. I tam będą jakieś implikacje. Zobaczycie, że temat KYC na Coinbase wróci, że każdy będzie musiał być z projektów przynajmniej skrewansowany. No i dobra, idziemy tutaj polskie wiadomości z Polski. Tutaj jest dosyć sporo, tutaj ich jest. Jeszcze tylko. Aha, tutaj bankier, jeszcze tylko tutaj przejdziemy pierwszy. Chainlink. Chainlink. Zaczyna tutaj partnerować się ze Swiftem i zobaczcie, co oni chcą promować: global tokenized asset transfers, global tokenized, cross-platform experimentation as part of global interoperability strategy, czyli Chainlink wchodzi w strefę, żeby umożliwić, zobaczcie, to jest nawet to nie już nie moje słowa, nie moje słowa, słuchajcie, nie moje słowa, Swift y, Swift y, stwierdziło. Że eksperymenty z global, tą interoperable, czyli y, różnego typu sieciami, strategią, y, dobrze by było właśnie połączyć z tą technologią i obecną infrastrukturą. Firma y, antycypuje tutaj, żeby suportować central, czyli CBDCs okay, i inne cyfrowe płatności. Czyli widzimy już kolejne słowa, że CBDCs będą być może na Ethereum, okay, Ethereum. ale także widzą tutaj oni, że różnego typu tokenizacje będą właśnie must have, czyli jakieś tam apartamenty powiedzmy w Albanii mogą być tokenizowane i może być pożyczka wzięta powiedzmy gdzieś w Nowym Jorku za nie, tylko do tego musi być cały system i widać tutaj, że link zajmuje jakoś taki numer jeden trust i co co mnie tutaj nie za bardzo cieszy, że jeszcze CBDC w z tego korzystał, no ale słuchajcie link w tej chwili jest za około tam nie wiem 6-5 dolarów i jeżeli będzie takim must have'em no to mówimy tutaj o niezłym petardofonie. Także wiadomości dla nas, dla zarobków, i tak nic z tym nie zrobimy, są raczej pozytywne, tak? Hashkey mówi, że będzie bardzo duży na zakup tutaj altcoinów. Tylko od razu nie będą kupować jakichś tam powiedzmy mikrokapów, jakich my kupujemy, tak? tylko będą to w duże altcoiny. Pewnie jakieś tam, nie wiem, Ewaxy, Solany, Litecoiny, Ethereum Classic i. Inne. Pamiętajcie, że oni odpalili swój pierwszy, tak? Pierwszy bodajże ETF, tam to jest w Hongkongu, tak? To oni odpali chyba dwa dni temu była ta, ta wiadomość. Także tutaj niezła, niezła taka konkurencja się robi. I pozwolili właśnie tradować chyba wczoraj swoim, tym, swoim ludziom, tak? Stamtąd. No i dobra, idziemy. Największy chiński deweloper w kryzysie. Większy niż Evergrande. No cóż. Zaczynamy. To, co wczoraj mówiłem, podtrzymuje cały czas. Koszt zdobycia tego pieniądza świadczy o tym, że tak jak był to FTX i miał puste tokeny FTT, które zostały napompowane, następnie firma brała pożyczki za nie. Tak mamy Chiny i mamy deweloperkę, która została napompowana tak samo za pomocą tej kasy, a następnie jej wartość okazała się dosyć pusta, nic nie reprezentująca, ponieważ um, yy, istniał tam rynek taki jak w Polsce, że Coraz więcej kupowali ludzie, żeby wynajmować i kupować dalej, ale doszli do tego momentu, że nie ma komu tego dalej sprzedawać. Tak? No i rynek zaczął być pusty. Tak zwane prestiż, e, powiedzmy, zastawy nie są już takie prestiżowe. To oznacza, jeżeli w czasach, powiedzmy, jakiegoś dobrobytu, ktoś ma, powiedzmy, nie wiem, e, Rolex, zegarek, tak. To może go zastawić i ten zastaw będzie piękny. No bo powiedzmy, będzie rynek na zbyt tego Rolexa, i jest fajnie. Ale w czasach biedy, gdy dobra luksusowe powiedzmy, nie będą aż tak się cieszyły dobrze, tak? Ceny zaczną spadać, to ten Rolex, żeby powiedzmy, uzyskać, powiedzmy, że kupiliśmy, nasz Rolex za 100 tysięcy złotych, dobra? Tak powiedzmy sobie. I chcemy wziąć pożyczkę 50 tysięcy złotych, więc tą pożyczkę nam dadzą. No problem, ok? Mamy taki ratio 2 do 1, ale w kiepskich czasach. Okay. będziemy potrzebowali prawdopodobnie dwa takie Rolexy, żeby dostać pożyczkę 50 tysięcy złotych, rozumiemy? Ten zastaw nie będzie już tak zwanym prestige zastawem, że okej, okay, trzeba będzie go dać więcej. Jak chcecie o tym więcej usłyszeć, to w odcinkach specjalnych jest bodajże taki odcinek właśnie um, jak Repo 2.0 i tam jest właśnie to wyjaśnione, jak działa to od kuchni wszystko, gdzie będą problemy. Gospodarka kurs się krajowy popyt spada, czyli chciałbym tutaj przypomnieć nie, że yy, tylko, zobaczcie, kryzys. Ok? Kryzys. Ok? I mamy inflację w Polsce, bla bla bla. Kryzys. Czyli wszędzie mówią o kryzysie. Co się nam rzuca od razu na ten, na, na oczy? Ok? Co się? Usprawiedliwienie. Muszą mieć usprawiedliwienie do drukowania. Co to spowoduje? To spowoduje nagły wzrost inflacji. Pamiętacie, jak na początku tego roku mówiliśmy, że inflacja szybko spadnie, a potem znowu wbije do góry? Jesteśmy właśnie tutaj. Jesteśmy właśnie tutaj i Fed daje, tak jak i inni, target, żebyśmy weszli na 2% inflacji, czyli target, który uu, de facto jest nie do osiągnięcia praktycznie bez skraszowania wszystkiego. I już widać, że już raczej nidziej, niżej nie znajdziemy z tą inflacją, tak? więc jeżeli dopompują tej kasy, to spowodują, że inflacja pójdzie do góry. Co ludzie wyjdą? Ludzie wyjdą na ulicy i powiedzą, hola, to przecież nie będę kupowała tam chleba za, yy, nie wiem... Yy, E, pf, nie wiem, 25 zł, tak? Nie będę kupała, bo nie ma tego, tak? Nie będę płaciła tam za jakieś tam diesla, nie wiem, 15, e, 15 zł za litr. nie będę. Ten. I normalnie by wyszli, ale jeżeli będzie mega kryzys, okej? Okay, I państwo uratuje wszystkich do drukiem, no to wiecie, no nie będzie można nikogo tutaj winić, tak? I potrzebujemy tylko jakiegoś czarnego skowronka, okej? Okay, albo jakiejś tam wściekłej kuny, która spowoduje jakiś tam black kuna event. I tyle. Także czekamy na Bitcoinie, podsumowanie, czekamy na Bitcoinie, na tą formację, mam nadzieję, że złapiemy tą jedną i drugą krawędź i wtedy już będzie bardziej to widoczne, a pewnie jutro wieczorem dostaniemy odmowę, że BlackRock znowu nie dostał odejścia, no i entuzjazm opadnie, nie będzie kupujących i to by, nam, to by nam pomogło właśnie w tej formacji tutaj na jeszcze spadek, tak? Na razie, trzymajcie się, cześć!